powinniśmy mieć i... Tu jest... Nie! Okej, tak więc siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skywars. Dokładnie tak, od ostatniego czasu niewiele grałem, naprawdę niewiele grałem, nie miałem zbytnio czasu, ponieważ kurczę, już powoli ten rok szkolny się kończy, tak więc no, te oceny nie okręczałoby podwyższyć, co nie, ale... Mówię, nie grałem tutaj, bo tego czasu wystarczająco dużo nie miałem, no i żadnych itemów stałych, nowych nie mam, no tak więc, bida, na razie bida. O, fuck, już tutaj we mnie strzela, dobra. Ważne, że udało nam się tu... Okej, tak więc chyba wszystko już tutaj mamy, co powinniśmy mieć i... Tu jest... Nie! Nice! Ja pierdziule, ale ja się wystraszyłem, bo... Dobra, tak więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mam wam do przekazania kilka ważnych tematów, tak więc... Coś tu chyba spadło, czy nie? Tak więc pod tym materiałem zajrzyjcie do opisu, ponieważ no, zmieniłem trochę wygląd opisów, tam macie teraz no, linki do wszystkich Instagramów, Twitter. Tak więc jedziemy z kolejną areną i w ogóle co to było? Ja pierdzielę, jakie ja mam dziwne zawsze śmierci, ja zawsze tak dziwnie umieram. Nie, ja nie mogę normalnie umrzeć jak każdy, że... Kurczę, ktoś podejdzie, ktoś mnie tam zabije, normalnie tam zepnie jakoś ten. Tylko zawsze muszę sobie jakoś przeszkodzić, no po prostu nie wiem czy to jest pech, czy to po prostu jest jakieś dziwne coś. Ale naprawdę za cholerę nie umiem normalnie zginąć, zawsze jakoś dziwnie muszę zginąć. Dobra, nieważne, moi drodzy. Tak jak mówię, zajrzyjcie do opisu, ponieważ tam jest kilka ciekawych rzeczy. Zmieniłem po prostu wygląd opisu, tam macie znowu te wszystkie... No nie rzucaj we mnie. Tam macie te wszystkie całe... Instagramy, Twitche i w ogóle wszystko ultra mega fajnie jest tam. Więc bardzo serdecznie was tam zapraszam. I tutaj już rzucamy gościa i... No, Boże. Boże. Szybko. O! Nice, pięknie. I tam jeszcze w tego trafię, nie trafię, fuck. Dobra, tutaj trochę niebezpiecznie stoję, tak więc przejdźmy się, wiecie co, może do tego typka, bo on tutaj jakiś wspaniały itemów nie ma, padasz, nice, pięknie. Udało nam się go tutaj zabić i myślę, że teraz do tego, tylko rzut perełką, uwaga. Nice, jestem i padasz, ty kolejny, nice. Zostały dwie osoby i tam jest jedna z tego co widzę i kolejna jest... Gdzieś tam, okej, widzę jak śnieżka spada, więc podbudujmy się może do góry, bo kurczę, dobry to jest pomysł, myślę, że to jest dobry pomysł. I w ogóle znowu na Skywarsach chciałem poruszyć temat miniaturek, ponieważ jak sami zauważyliście, są one różnorodne, jakieś inne teraz, no i wiecie co, przebaczcie mi po prostu, że tak ostatnio te miniaturki zmieniam i w ogóle nie mogę się decydować, natomiast po prostu chcę teraz zrobić tak, że będą losowe miniaturki, takie random, takie randomowe miniaturki, co nie? Myślę, że coś takiego będzie lepsze, ładniejsze i... Wydaje mi się, że takie coś będzie spoko. Możecie sobie też napisać, co o tym myślicie, oczywiście, jeżeli będzie jakaś seria, no to będą jednak... miniaturki, natomiast jeżeli właśnie będzie jakieś takie inne odcinki z dupki, to właśnie one będą miały taką zupełnie inną miniaturkę i myślę, że coś takiego naprawdę jest spoko. Dobra, widzę... No aha. Więc została jedna osoba i myślę, że będziemy walczyli na środku. Myślę, że to jest chyba tutaj najlepsze rozwiązanie, tak mi się przynajmniej wydaje. I hop, lecimy i mam nadzieję, że... O, nice, I mean GG. Okej, tak więc jesteśmy już na kolejnej arenie w dzisiejszym odcinku. No i to jest mapka, którą chyba najbardziej lubię, najbardziej mi się ona podoba. Jest naprawdę tak zarąbiście stworzona i autorowi naprawdę serdeczne gratulacje, bo naprawdę moim zdaniem ta mapka jest zarąbista i naprawdę strasznie mi się podoba. Możecie swoją drogą też napisać w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona mapa. Ja chętnie poczytam wasze komentarze. W ogóle już tu się zabijają. Że fajnie można kogoś zdjąć, nie ruszę się! Nice, dostał i... Kurczę! Dobra, tu jest ziomek i... Lecimy na Przemka! Padasz, nice! Pięknie! Okej, super! On tu miał jakieś fajne EQ, więc już sobie to wszystko tutaj zakładamy. To mi się pewnie przyda, super skoczek kolejny, nice! Naprawdę super! To mi na pewno zegar mi się nie przyda, swoją drogą. LOL! Nice! Dobra. Tu on by, on się tu nas nie spodziewał. Padasz, nice, pięknie.
Okej, tak więc moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kolejnej arenie w dzisiejszym odcinku. Chyba przedostatniej albo... Tak, przedostatniej arenie w dzisiejszym odcinku. I teraz mi się przypomniała chyba najważniejsza rzecz, o której chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Tak więc moi drodzy, ostatnio mam taki problem, że nie wiem o których godzinach wysyłać filmiki, to znaczy je publikować, dokładnie tak. I po prostu teraz muszę się do was dostosować, ponieważ no po prostu chcę, żeby większa ilość osób obejrzała, bo niektórzy tam na przykład o jakichś godzinach nie mogą, czy tam po prostu nie mają dostępu do komputera i tak dalej, i tak dalej. Więc postanowiłem, że zrobimy ankietę, dokładnie tak. I tym sobie tutaj już zakładamy wszystkie. I dokończając ten temat, to w opisie macie ankietę, do której, kurczę, bardzo by mi zależało, gdybyście po prostu ją uzupełnili. To wam zajmie, nie wiem, 10 sekund, może nawet mniej, ponieważ wystarczy, że... Wystarczy po prostu, że wybierzecie sobie godzinę, o jakiej mają się publikować filmy, nie wiem, na przykład 16, 18. W komentarzach swoją drogą też możecie napisać. Bardzo byłbym wam naprawdę mega wdzięczny, gdybyście napisali, a ty we mnie nie rzucaj, bo... Nieładnie, nieładnie. Dobra, i hop. I lecimy na gościa. Pantera, nice, pantera zginęła. Pantera 2001. Tak jak mówię, super jakbyście zajrzeli do tego opisu. Tam w ogóle macie ten nowy wygląd, opis, tak jak już to wcześniej powiedziałem. Ale również tam znajdziecie ankietę, do której właśnie macie linka. I tam ją super było, jakbyście ją uzupełnili. Po prostu to, tak jak mówię, to jest 10 sekund, może nawet mniej. A dla mnie to jest naprawdę niesamowicie ważne, ponieważ no nie ukrywam, że nie mam pojęcia, o której godzinie chcecie te filmy oglądać. Tak więc super by było, jakbyście mi napisali. Naprawdę byłbym wam tak cholernie wdzięczny. Strzelamy, hop, nie trafiłem. Nie trafiłem. Nie trafiłem. O, trafiłem, ale... O, fuck, nie. Aj, udało mi się przeżyć, kurde. Tu już widzę, że jest kolejny ziomek i ja mam perełkę i już sobie tutaj ją postaram jakoś fajnie użyć do ognia. Tak myślałem, czy trafię do tego ognia, czy też nie. Oj, kolejna osoba zabita, w ogóle jest super, bo 4 fragi już mamy na szynku, czyli został tutaj ostatni ziomek i on jest tutaj na tej wyspie, więc naprawdę blisko nas i to naprawdę jest super. 16 w ogóle mam, tych śnieżek, no tak, śnieżek. I full auto, jedziemy w niego tymi śnieżkami. Full auto? Zjedzmy sobie zatem szybko. Szybko sobie zjedzmy i szybko lecimy na niego, lecimy. Hop. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Nie, to jest zły pomysł, nie. Tego tutaj trzeba zabudować. Nie! Nie bij mnie, ty kubku, ty. Szybko się podbuduję. Okej, nice. I do góry. Teraz mamy już większą przewagę chyba, bo kurczę... Z góry podejrzewam, nam będzie łatwiej bić. Dobra. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Dawid Rogala? Padasz. Nie, kurde. Szybko zjedzmy jabłko. Szybko zjedzmy to jabłko, proszę. Gdzie on jest? O, fuck. Nie, kurde, ja wiedziałem. Okej, tak więc idziemy już z kolejną areną i ostatnią w dzisiejszym odcinku. No i byłoby naprawdę super, gdyby... Gdyby nam się udało wygrać tę arenę. Poprzednią prawie wygrali, naprawdę prawie. W ogóle straciłem rachubę w tych arenach. Nie wiem, czy to jest czwarta, czy to jest piąta. Naprawdę nie mam pojęcia. O fuck, nie, to szybko trzeba tutaj poukładać. Dobra. I lecimy. Tego też padasz. Nice, super, aż szkoda, że temu stały nie wziąłem. Dobra, więc sobie tutaj podejdziemy. I tutaj już mamy... Trafimy, nie trafimy. No Jezu, jak ja strzelam, ja tamtego trafię, mam tego, Jesus Christ. Dobra, tak więc zrobimy, myślę, dość teraz ważną rzecz. Nie zobaczysz mnie, nie zobaczysz mnie. No nie, fuck. Dawaj, nie, nice. W ogóle jak dużo osób jeszcze zostało, ja nie mogę, byłem pewien, że... Nie wiem, że i niewiele jest, a tutaj, kurde, okazuje się, że naprawdę ich jeszcze jest całkiem sporo i... O, to nie było chyba udane. Dobra, zastanawiam się teraz, co bym mógł zrobić w sumie. Chyba pójdziemy się do tego ziomka. On tutaj, no jest za bardzo uzbrojony, nie jest, więc mam nadzieję, że... Ani nas tutaj nie zepnie, mam nadzieję, że uda nam się go tutaj zabić, ale... Takich ludzi trzeba naprawdę się bardzo obawiać, bo oni zawsze jakoś coś takiego zrobią, że ja przynajmniej padnę. Nie wiem, czy wy też tak macie, czy też nie. I... Nice. Tego się chyba nie spodziewał, chociaż nie wiem, czy on nie spadł tam, tak mi myślałem, kurde. Ojej, co ja teraz mam zrobić, jak wszyscy się do góry podbudowywują, tam jeszcze na środek mi się mógł sobie przejść, ale... No skaczcie, no... Proszę, o. Nice.
No nie, o, teraz padasz, nice. Nie, woda. Nie. No nie, no czemu mi się to nie przełączyło? Aaaa, po serduszka. What the fuck, szybko sobie zjedzmy refilę, boże, zjedzmy refilinki, nie. No nie, to się jeszcze pali, fuck it, trzeba tutaj się przejść, bo tam byłoby chyba niebezpiecznie, będzie to też się nie zapali, chyba nie, bo zbyt nie ma jak. Dobra, tam jest ziomek, o, on pięknie nam tutaj skoczył, pięknie i dawaj, bijemy go, nie, o, nice, pięknie, super, naprawdę świetnie. Okej, więc on jest na tamtym moście i mam nadzieję, że on tutaj będzie skakał na dół, no skacz, no proszę, o. No, skacz, ekstra, i teraz chodź do mnie. Nie, nie skoczyłeś. Chodź. Ja wcale nie mam dekstowego miecza. Wcale cię nim nie zabiję. Żeby teraz tylko nie spadł. Dobra, tam trzeba uważać. O, nice, skoczył. I... lecimy na niego, nie ma co się opinkalać. Dawaj, padasz, no! Więc moi drodzy, to było na tyle z tego materiału. Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, jeżeli jesteś też nowym widzem. Nie zapomnij zasubskrybować mój kanał, napisać w komentarzu to, o co was prosiłem właśnie w czasie filmu. Super by było, gdybyście właśnie też wbili do opisu, popatrzeć na tą ankietę, tam uzupełniłem, proszę was, to jest naprawdę 10 sekund, a dla mnie jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ no po prostu nie wiem, w jakich godzinach chcecie, żeby te filmy się publikowały. Dobra, tak więc ja już nie przedłużam, jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się, do kolejnych materiałów, no i na razie, cześć!